7 lat mija od tego, jak zacząłeś tutaj kuć w tej skale. Mnie dodawać, chęci dodali ludzie, ci co wychodzili. Widziałem, że to służy komuś, że ktoś może i poczysz mówi. Taki spacer po górze też źle nie robi. Stanął przy mnie i go do chłopca, czy ci się w głowę coś nie robi. W jednym miejscu kopię w dziurę na toczki i wysypuję zaraz koło tego na kupę. Ja się pomyliłem, no, gdybym przewidywał, że ludzie przestaną gospodarzyć, że te pola będą zarostały wierzbami i lasem, tam bym nie robił tych kapliczek do góry. W życiu wpadłem trzy nauki. Rzeźbę, fotografowanie i zbieranie z jakichś zmianek otoka. Widzę, do czego się to zanosi, że ta góra będzie zarastała z biegiem czasu. Zarośnie krzaki. Ja nie mogę też ciężaru komuś dać na barki, żeby to opiekował się. Człowiek ma różne marzenia, młody jest, ale później mi tego czasu już brakło na co innego. To, jak się zaangażował w tę górę, to już każdą wolną chwilę oprócz kościoła to spędzałem. Ja nigdy nie przypuszczał, że się tak zmieni wieś i ta nasza góra. Ale tu mnie cieszyło wszystko. Wyszedł do góry, to ja się tu czuł jak ptoki śpiewały ładnie. Wolny. No nie, wolny taki, to nie tak jak na dole człowiek gdzieś, to ten pośpiech taki we wszystkim, a tu se, ile chce dał rady, tyle se robił. I żeby ta moja robota nie poszła w niwecz kiedyś, zarosły w krzoki te świątki, no, a jakie czasy przyjdą. Trudno powiedzieć. No. Czas przynosi zmiany. Jak było wesoło ludzi na polach, syś Boże, ty robił tam. A teraz puścił tylko, wymarło tak wszystko. Ani krowy nie ma, ani koń nie przyjdzie, ani nic. Ja w to zamieram. Smutnieje wieś, smutnieje. Tamta strona jeszcze uprawiają, ale ty będzie przychodziło tylko później. Jak się czasu nie zmienia.